Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Koalicja Polska. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy są szanse na dwudniowe głosowanie? Pan taką poprawkę zgłosił na spotkaniu Okrągłego Stołu w sprawie wyborów. W Sejmie ta poprawka już była, ale uznano ją za niekonstytucyjną. Czy pojawią się jakieś nowe argumenty prawne? Po ostatnich konsultacjach myślę, że raczej nie ma szans. Natomiast jeśli można, to ja na wstępie pani redaktor chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo panią redaktor cenię i chętnie rozmawiam. Natomiast muszę powiedzieć, że to, co się dzieje w tym momencie z Trójką, która jest finansowana przez wszystkich podatników, to jest po prostu narażenie tych podatników na straty. Dlatego chciałbym zaapelować do prezesa Kaczyńskiego, żeby przyjął wniosek Pawła Kukiza o natychmiastowe odwołanie prezes Polskiego Radia i rozpisanie nowego konkursu. Dlatego, że po prostu nie można akceptować sytuacji, w której przez nieudolność w zarządzaniu podatnicy tracą olbrzymie pieniądze poprzez niszczenie tak istotnej marki, jaką jest Trójka. A teraz możemy wrócić do rozmowy o wyborach? Bardzo chętnie. O wyborczej farsie. O wyborczej farsie. Dlaczego o wyborczej farsie? Panie redaktor, mieliśmy do czynienia z kompromitacją Polski na skalę międzynarodową. Nie doszło do wyborów prezydenckich i cały czas nie wiemy, kiedy te wybory będą. No, wydaje się, że obywatele mają prawo wiedzieć, kiedy będą wybierać głowę własnego państwa. Tymczasem sytuacja jest rozwiązywana w ten sposób, że nastąpiło porozumienie PiS-u z Platformą na gruncie Państwowej Komisji Wyborczej, która wydała jakieś postanowienie, które oczywiście źródłem prawa nie jest, przyznające pani marszałek prawo do rozpisania nowych wyborów w ciągu 2 tygodni. To postanowienie trafiło do pana premiera Morawieckiego, który go nie opublikował, żeby było śmiesznie, a w Sejmie i w Senacie trwają prace nad nową ustawą, która pozwalałaby się jakoś odnaleźć w tej pustce prawnej, która nastąpiła w wyniku, prawda, no, nieudanych wyborów popsutych przez pana Sasina i spółkę. Ale wie pan, że gdyby premier kazał opublikować tę uchwałę, no to wtedy by ta wyborcza machina ruszyła i ona by ruszyła na podstawie tej ustawy o wyborach korespondencyjnych. No tak mi się wydaje. Czyli tej z 6 kwietnia, a nie tej nowej. Panie redaktor, no jesteśmy właśnie w sytuacji jakiejś próżni prawnej, konstytucyjnej, spowodowanej nieudolnością Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy, co teraz się stanie z 30 milionami kart wydrukowanych przez pana Sasina, prawda? No ktoś za to też powinien zapłacić. To są ciężkie miliony zarobione przez Polaków, wrzucone w tej chwili w błoto. Ale teraz mimo wszystko Władysław Kosiniak-Kamysz nie zamierza wycofać się z wyborów i zamierzają państwo brać udział w tej, jak pan powiedział, farsie. Czy nie? Panie redaktor, my od początku apelowaliśmy, żeby tak jak w innych państwach robi się w sytuacji kryzysu, usiąść razem do stołu i ustalić, w jaki sposób powinno wyglądać zarządzanie państwem w tej sytuacji nadzwyczajnej. Przede wszystkim na gruncie pomocy koniecznej dla przedsiębiorców i pracowników, setek tysięcy ludzi martwiących się o swoją przyszłość, no ale też na poziomie jakby zorganizowania tych wyborów, tak żeby była gdzieś ciągłość państwa. I uczestniczymy w rozmowach w tym momencie na poziomie Senatu. Wydaje się, że ta ustawa będzie przyjęta w przyszłym tygodniu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie chce rozmawiać o żadnych ustępstwach, no ma jakieś tam swoje koncepcje, znaczy ma je w głowie pan prezes Kaczyński, no i pewnie się dowiemy w przyszłym tygodniu. Ale żadnych ustępstwach? No bo ja tutaj czytam prasę i w prasie jest wiele informacji o tym, no, że jest skłonność do kompromisu z obu stron. To jaka jest prawda? To my proponowaliśmy wybory dwudniowe, jak pani redaktor zauważyła. Wybory dwudniowe, które byłyby bezpieczniejsze dla obywateli ze względu na to zagrożenie epidemiczne, bo by się rozłożyła ilość ludzi w lokalach wyborczych. Argumenty o niekonstytucyjności są chybione, dlatego że jeżeli możliwe jest głosowanie korespondencyjne, gdzie wrzuca się tą kartę wyborczą do skrzynki 2 dni przed dniem wyborów, no to tak samo można rozszerzyć to głosowanie na 2 dni. Tak? A to zwiększyłoby też zwiększyłoby frekwencję, czyli byłoby zgodne z zasadą powszechności głosowania. A czy terminarz wyborczy będzie wpisany do ustawy, bo to jest jedna z proponowanych poprawek?
Na tych ostatnich konsultacjach w Senacie wszystkich sił politycznych, na którym byłem, no były dwie propozycje. Raz, żeby wpisać ten terminarz, a dwa, żeby chociaż na gruncie porozumienia politycznego ustalić te terminy. No ale nie widziałem tutaj jakiegoś zainteresowania ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Oni chcą to zostawić w rękach marszałek. A jak bardzo jest prawdopodobne to, że kampania będzie trwała tylko 16 dni? Panie redaktor, no to jest tak, że teraz PiS szantażuje Platformę, że jeżeli szybko nie odeślą tego projektu z powrotem do Sejmu, no to będą skrócone terminy. Natomiast no to jest przepychanka między PiS-em i Platformą, która myślę ludzi nie bardzo interesuje. No ludzie chcieliby, żeby politycy zajęli się tym, co istotne, czyli pomocą w tym momencie gospodarce. Ale ludzie też by chcieli wiedzieć, kiedy będą te wybory, żeby się mogli zdecydować, czy wezmą w nich udział, czy wezmą udział tradycyjnie, czy korespondencyjnie. Także to jest chyba ważne. Czy możliwa jest opcja ponownego? Wybory będą mieszane i prawdopodobnie 28 czerwca, ale mogą być też w lipcu. No to wszystko zależy od widzimisię prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A czy jest możliwa opcja ponownego zbierania podpisów pod wszystkimi kandydaturami? Czy możliwe jest, że Senat wprowadzi taką poprawkę, czy taką decyzję może podjąć PKW? Nie sądzę, bo to byłoby też niewskazane ze względów epidemicznych. W każdym razie prezes Kosiniak-Kamysz zadeklarował niedawno publicznie, że pomoże zbierać podpisy pod nowym kandydatem PO. Czy ta deklaracja jest aktualna i czy inni posłowie pana klubu też by się włączyli w taką pomoc? No ja na pewno nie zamierzam zbierać podpisów dla pana Trzaskowskiego i wspierać tej wojny w tym momencie między PiS-em i Platformą. Natomiast ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zależy bardzo na kandydaturze Trzaskowskiego. W związku z tym dadzą... Dlaczego? Dlaczego zależy? To jest powrót do skrajnej polaryzacji. Znaczy będą się... Ale proszę spojrzeć na sondaże. W tej chwili... Notowania Andrzeja Dudy w najnowszym sondażu w portalu wpolityce.pl spadły właśnie po wyjściu z Trzaskowskiego, czyli chyba to nie jest taka prawda absolutna. Ja myślę, że notowania pana prezydenta spadły z innego powodu, bo pan prezydent, nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, zniknął. Co prawda rapuje, występuje na TikToku, natomiast w tematach zasadniczych się nie odzywa. No nie odzywa się w sprawie gazowania przedstawicieli przedsiębiorców na ulicach Warszawy, nie odzywa się w sprawie tych nuklearnych propozycji pani Mosbacher, nie odzywa się w sprawie cenzury. Jakich nuklearnych propozycji pani Mosbacher? Przeniesienia zasobów Stanów Zjednoczonych z Niemiec do Polski. Ach, myślałam, że pan mówi o w takim sensie przenośmy nuklearne propozycje. Panie pośle, czy Rafał Trzaskowski nadaje ton kampanii, dlatego że wszedł ostatnio do gry, czy dlatego że powtarza, że będzie się bił, czy dlatego że ma energię, a ta energia już wśród innych kandydatów jest osłabiona? Panie redaktor, to jest tak, że ja myślę, że dla wielu osób, wielu analityków, socjologów, politologów jest jasne, że jedyną osobą, która ma szansę wygrać w drugiej turze z prezydentem Dudą jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego pan Trzaskowski, który rzeczywiście dołączył niedawno, jest bardzo wygodną kandydaturą dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że jest kandydatem lewicowych elit wielkomiejskich. Tak? Nigdy nie będzie miał szansy zdobycia głosów większości Polaków. W związku z tym to, co teraz będziemy obserwować... Przepraszam, panie pośle, ale troszkę nie popadajmy w paranoję, bo jednak sondaży niech tworzy Prawo i Sprawiedliwość. Przynajmniej mam taką nadzieję. A w tych sondażach Rafał Trzaskowski wysuwa się na drugie miejsce, a Władysław Kosiniak-Kamysz jest na czwartym. Pani redaktor dobrze wie, że na sondaże często, szczególnie w tym okresie gorączki wyborczej, nie ma co patrzeć. Sondaże są zamawiane przez różne strony i tak jak komu pasuje, tak wychodzi. To się pewnie ustabilizuje w przyszłym tygodniu, ale zobaczymy. No. Natomiast będziemy mieli na pewno muckę między PiS-em a Platformą, między ich kandydatami. I to jest niedobre dla debaty publicznej. No, my chcielibyśmy rozmawiać o poważnych sprawach jako Koalicja Polska. Dzieją się bardzo duże rzeczy. No, Unia Europejska ma wyemitować wspólne obligacje, NBP prowadzi pierwszy w historii Polski program luzowania ilościowego, rząd zamierza zawiesić stabilizującą regułę wydatkową, co otworzy, prawda, drogę do nieograniczonego wręcz
zadłużania i tak dalej, i tak dalej. O takich sprawach nie rozmawiamy, tylko rozmawiamy o tym, że PiS atakuje Trzaskowskiego, a Trzaskowski PiS. I trzeba o tym rozmawiać w kampanii? To powinien być element debaty wyborczej, to o czym pan mówi? Te wszystkie elementy, sprawy dotyczące gospodarki, być, ale... pozycji Polski w Europie, na świecie i tak dalej? Panie redaktorze, to co powinno być w tym momencie tematem zasadniczym, to to, jak pomóc polskim przedsiębiorcom i pracownikom. My od początku z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mówiliśmy, że trzeba przyjąć szybko prawdziwą tarczę antykryzysową. No dobrze, a teraz już rząd przyjął kolejne elementy tarczy, tarczę 4.0, 3-miesięczne wakacje kredytowe, ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami, między innymi takie rozwiązania są tam w tym projekcie, a państwo ciągle mówią, że to jest za mało. To czego brakuje? Później będzie tarcza 5.0, 6.0, 7.0. Ja wczoraj rozmawiałem z drobnym przedsiębiorcą z Warszawy, mikroprzedsiębiorcą, firma do 10 osób, i on mówi tak. Gdyby wszystko, co słyszę w mediach, było prawdą, no to byłbym rzeczywiście zadowolony. Natomiast 2 miesiące temu złożyłem wniosek o tą pożyczkę, no strasznie hojną, 5 000 zł, nadal nie dostałem. Jeżeli chodzi o wniosek o tą pomoc płynnościową z PSL-u... No ale czyja to jest wina, panie pośle? Może to jest kwestia jakichś procedur, tak? No to jest kwestia tego, że to są skrajnie zbiurokratyzowane tarcze. My mówiliśmy, żeby to wszystko było... najlepiej bezwnioskowe, na przykład jeżeli chodzi o ZUS. Po prostu wszystkie firmy automatycznie powinny być zwolnione przynajmniej na 3 miesiące z ZUS-u. Jeżeli chodzi o tą płynność, o tą pomoc płynnościową, ona też powinna być zupełnie inaczej zorganizowana. Ten przedsiębiorca mówił mi, że tam jest kwestia, prawda, składania czy wypełniania mnóstwa druków. Jak się pomylisz o złotówkę, to już tego nie dostaniesz. Natomiast podawał mi też taki przykład, że złożył parę miesięcy temu, jeszcze przed kryzysem, wniosek o rozłożenie na raty VAT-u. Niestety pani w ZUS-ie, która się zajmowała tym wnioskiem, poszła na zasiłek wychowawczy, natomiast nie poszedł pan, który zajmuje się egzekucją, i już mu zajęli konto. No. I takich przypadków w Polsce jest mnóstwo. Przedsiębiorcy nie mają zaufania do Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale panie... Dobra, musimy kończyć, panie pośle, ale proszę powiedzieć, czy to się da wszystko zapisać, to o czym pan mówi, żeby tego nie było, żeby pani z ZUS-u nie poszła na urlop, a pan od egzekucji, żeby poszedł na urlop? No chyba tego się nie da zapisać. My to zapisaliśmy w projekcie Koalicji Polskiej prawdziwej tarczy antykryzysowej, którą przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, ja również prezentowałem, która dawałaby proste, jasne mechanizmy. Zwolnienie z ZUS-u, natychmiastowe zwroty VAT-u, prosty fundusz płynnościowy i tak dalej, i tak dalej. To można zrobić, tylko trzeba rozumieć gospodarkę i trzeba chcieć. I trzeba odzyskać zaufanie przedsiębiorców, którzy po prostu Prawu i Sprawiedliwości nie ufają. Dziękuję bardzo. Stanisław Tyszka, poseł Kukiz 15, Koalicja Polska. Do Dziękuję widzenia. Bardzo. Miłego dnia.